Dobra, zostawiam cię tu i zabieram wal na Pagao, gdzie Krieger ma główne laboratorium. Umieściłem na twoim radarze cele, żebyś wiedział, gdzie iść. Przy okazji... To byłeś ty, sukinsynu. Zamierzam cię znaleźć i rozszarpać ci gardło. Wiem, gdzie jesteś i już tam idę. Jack, przełącz się na nową częstotliwość. No i grałeś się, Doyle. Twój przyjaciel wygląda na konkretnie wkurzonego. Do diabła. Wierzę, że tu jestem i może mnie namierzyć przez LSI. Musimy się spieszyć. No i dobra, robimy teraz misję 14, czyli łódź, moi drodzy. Misja, która napsuła mi krwi za dzieciaka i moje mutacie, bo właściwie ten moment, jak i ostatni moment tej misji, to są najbardziej przesrane momenty w tej otóż gierce. I mogę wam tutaj bez żadnych skrupułów to powiedzieć. Dobra. Chciałbym tutaj kucnąć. Bo nie będę ukrywał, chciałbym ich zabić w jakiś sposób, ale nie mam jak. Chyba że... Popłyniemy za tym gościem. Tak jak mówię. Misja graficznie wygląda bardzo pięknie, aczkolwiek mówię, że... Za dzieciaka miałem problemy z nią. Takie ukryte problemy, bo nikt nie wiedział o tym, bo nikt nie wiedział, że ja gram w tę grę. Taki byłem sprytny. Tak jak teraz. No i dobra. Teraz mamy fajnie to wszystko pokazane. I teraz co? Zabijamy po cichaczu. Co oni tacy uzbrojeni są? Posrało ich? Już? A, dobra, tam są jeszcze. Dobra. Skończyło się babci sradzie i zem... System. Musisz zniszczyć wszystkie przekaźniki w terenie. Możesz je poznać po masztach antenowych. O ile dobrze pamiętam, na najbliższej wyspie prowadzono pracę z materiałami wybuchowymi. Przy odrobinie szczęścia znajdziesz ich tam nieco. Tak przy okazji. Dlaczego, pewnie się zapytać, dlaczego ciągle zmieniam koszulkę i tak dalej? Ponieważ niedawno byłem się myć. Znaczy wcześniej byłem się myć, dlatego miałem taką czerwoną koszulę na sobie. A teraz dlaczego mam zmieniał? Ponieważ gdy byłem na malutkiej przerwie na obiad, to no powiedzmy sobie szczerze, ale przypadkowo mi coś spadło na tą koszulę i wiecie. No i taka trochę Lipton Iced Tea, nie powiem, że nie. Ale ta misja kojarzy mi się jeszcze z moimi dobrymi ziomkami, braćmi syjamskimi z Łodzi. Bo wiecie, to jest misja Łódź, a oni mieszkają w Łodzi. Pozdrawiam was, panowie, bardzo serdecznie i liczę na jakiegoś crossa, Lil Jima i nie wiem, kurde, Young Trymexa. No chodź tu. Chodź tu. Jak zwykle w OBS-ie muszą mi się włączać jakieś dziwne rzeczy, ale dobra. Jak widzicie, z tym obozem sobie poradziliśmy bez problemu. Pamiętam jak za młodego tata tutaj ten, w sensie jak ja byłem młody to tata... O! Zapomniałem jeszcze jest ten koleś. Oni są w ogóle, jak widzicie,
teraz trochę ulepszeni ci najemnicy, w sensie, że oni mają lepszy set niż to, co było w pierwszych misjach. Jak na pewno zdążyliście zwrócić uwagę. A dlaczego ja nie idę do tego podpunktu? Anoż dlatego, że chcę sobie tutaj bronię, wiecie, amunicję pozbierać. Ale tak, za młodego tata miał również z tą misją problem. Tak jak już wspomniałem wcześniej, aczkolwiek ten obóz czyściliśmy jakby od razu, ponieważ jak widzicie tutaj aż tak tyle najemników nie ma co na początku. Dobra, wchodzimy tutaj. O proszę, a co my tu mamy? Trzy ładunki wybuchowe. Nice. Dobra Doyle, mam materiały wybuchowe. Świetnie, pierwsza wieża powinna być na północy. Okej. Jezus Maria. O, słyszycie ten dźwięk? Dawno go nie słyszałem, jeżeli chodzi o tę giereczkę. Dobra, nieważne, popłynę sobie tam i skasuję tą łódkę, najprawdopodobniej. Dobra, płyniemy! Dasz radę. Wierzę w to, dasz radę. Musimy płynąć teraz niż pierwszą wieżę, musimy trzy wieże zniszczyć. Ta misja będzie bardzo ciekawa. Nie mówię, że nie. Ale też i nie mówię, że tak. Dobra, padli. Padlinki tak zwane, wiecie, to są padliny. Bo już nie żyją. Dobra. Okej. Dobra, powiem wam szczerze, dałem dupy po całości w tym momencie, w tej misji. W tym momencie, na tej misji, na tej wyspie, ponieważ miałem, kurde, wóz, którym mogłem się tam dostać. Why? Dlaczego ja takim imbecylem jestem? Dobra, tu nic nie ma, bo tu jest, znaczy poza działkiem nic nie ma, no bo myślałem, że tu jakaś apteczka, czy kamizelka kuloodporna, tutaj także nic nie ma. Ale myślę, że powoli sobie zaczniemy wprowadzać system po dwie misje. Ponieważ do 20. Jesteśmy na 14 misji. Jesteśmy na 14 misji. A do 20 już nam tylko 6 brakuje. Więc tak, jak będziemy robili 15, 16, 17, 18, 19, 20, to będzie kurde bueno. Tak zwane Kinder Bueno. W ogóle dobrze mnie widać przez tą kamerkę? Dobrze. Czemu ja mam takie obawy, że nie? Never mind. Wiecie co? O. O właśnie. Możesz podłożyć materiały wybuchowe w pomieszczeniu nadawczym. To powinno spowodować zawalenie całości. Coś?
No to dawaj. Wiecie, to jest przykre? Patrzcie, ile mam HP, a ile oni. A nie, w sumie wy nie widzicie, bo ja zasłaniam. Czekajcie. No co za idioci, patrzcie jacy... Dobra. Coś wam pokażę. Przesunę się tutaj. Patrzcie, ile mam kurde HP. Dobra, zostałem zdjęty w najgłupszy sposób, jaki się tylko dało. Rozwalę cię na kawałki. A masz. Jak widzicie, ja to przeżyłem. Czekajcie, znowu muszę wam to zwizualizować. Jezus Maria. Bo mi nikt nie uwierzy normalnie. Patrzcie na to. Ile HP mam? Nieźle, co? Zrobione. Dokąd teraz, szefie? Chwila. Jest. Na północny zachód od twojej obecnej pozycji. Dobra. Wracam z powrotem do tej perspektywy. Teraz musimy się tam zniszczyć drugą wieżę. O kurde. No co ty nie powiesz. Może pojedźmy tędy? Może tam coś będzie ciekawego w obozie? Nie wiem. Strzelam. No jeszcze raz zaczniemy sobie od tego punktu. Dobra, jesteśmy sobie tutaj w tym oboziku. Zawsze z tatą żeśmy wchodzili tutaj. What the fuck? A tu się czają jeszcze. Wszystko w porządku? Dobra, dobranoc. Żeśmy z tatą zawsze tutaj przychodzili, ponieważ tutaj są bardzo fajne rzeczy. O, o, o! I wiecie co, na co się szykuje? Szykuje się na nową broń. Ja ciebie też. Nie pozdrawiam generalnie.
cię! Mamy tutaj nową broń, proszę państwa. Tylko nie wiem, co bym mógł. Dobra, P90, wżegnaj P90. Witaj, ojcze W. To jest dopiero, kurde, broń. O kurde. Czekałem na ojcę W. O. O. Ktoś tutaj nie chciał ze mną się pobawić, a szkoda wielka. Byłem na to przygotowany. Gdzie jest tu gdzieś jeszcze kamizelka kuloodporna? Jest. Co oni tu w ogóle jedli? To z pieczarki są? What the fuck? Spaghetti? Pieczarki? A! Jakiś typek. Dostał strzała i poszedł spać. A, standardzik. Czyli obóz mamy już. Skąd do mnie strzelasz? A. Dobra, teraz chyba już wszyscy są. Bo tak mnie zastanawiało przez chwilę, o co chodzi w ogóle, co ten typ w ogóle wyprawia i co on sobie wyobraża. Czy on ma w ogóle rozum i godność człowieka? Myślę, że na to pytanie możemy odpowiadać przecząco. Czyli nie posiada. Dobra, idziemy dalej w takim bądź razie, nie ma co. Czyli... Jezus Maria, OBS-ie, co ty odpierdzielasz? Ja nawet nie przyciskam prawego przycisku myszy, a on mi już tutaj daje w ogóle jakieś te, zmieni filtry i tak dalej. Co za kurde debil. No po prostu debil. Tak teraz mnie korci i zastanawia. A gdyby tak popłynąć w tamtą stronę i dostać się od dupy strony na tą wieżę, omijając ten kompletnie obóz. Chyba że... Ej, to nie głupie. Mogę jeszcze zrobić tak, że załóżmy, pozbędę się połowy z nich. Dobra, niestety się nie udało. To zrobimy to inaczej. Ty co, się zbugował? What the fuck? Dobra, nieważne. Ja pójdę dalej. Walą mnie oni, kurde. Nie mam zamiaru się denerwować przez nikogo. Tam są, wiem, że u góry jest jeszcze. No, ich zdejmę. Spokojnie. Skampię się. Któryś z nich, pamiętam, że to był koleś. O cholera, tego się nie spodziewałem. O Jezus Maria. Tego się akurat cholernie nie spodziewałem. O nie, znowu od początku do tego obozu. Ptyk. Jej, mój P... ojce W, jaki P90? P90 leży sobie tu. Ale ciężko ich wybić. Będę musiał sobie w cholerę ammo naładować. A
Tam jest dwóch ziobów z wyrzutnią rakiet, z tego co widzę. Dobra, zdech pies. Chyba wszyscy tam są już wybici. To może szybko tam podlecę? Albo podpłynę? Dobra. To już chyba wszyscy z tego oboziku. No i co my tu mamy? Dawno nie przeszukiwałem tego miejsca. A! To wiele wyjaśnia, czemu nie przeszukiwałem tego miejsca. Sporo tych z wyrzutnią rakiet popadało. No i dobrze, bo tu jest jeden, tu jest drugi. Kurde, to na cholerę im trzech... Dobra, dwóch gości z wyrzutnią rakiet, bo nie liczę tego typa tam u góry, bo ten typ u góry to tam, wiecie, sobie może, kurde, tą bazuką w nosie podłubać. Ale tak to mnie zastanawia, szczerze. Co? Aha. No spoko. Co się stało? Nie wiem. Zapytaj swojego kolegę Grzesia, który postanowił sobie w pracy uciąć drzemkę. Chodź tu. No dobra, to wszyscy. Tyle ile mogłem, służyłem. Czas iść do góry i tam się z resztą rozprawić. Nawet, że został tam w sumie jeden koleś. Idę po ciebie, koleś. Jakby to powiedział Trigen. W sensie grubas. No nie mówcie mi, że koleś perfidnie poszedł tam. Jaki bezmózg, to ja nie mam, kurde, pytań, nie? Zniszcz drugą wieżę. No właśnie, idę do niej. Spokojnie. Wiecie co, szybko przebiegnę, tak dla pewności. Bo ja wiem, że w takich łodziach zawsze jest pewien haczyk. Przy okazji, patrzcie na to. Możemy sobie zrobić teraz Road to Nowhere in Far Cry. Albo ten, jak to się nazywało? Nie Road to Nowhere, a... Było coś jeszcze, kurde, nie mogę sobie przypomnieć. Tak czy siak. Czas podłożyć bombę. 3, 2, 1, go! O tak, uwielbiam zapach Primacord Plus oporniku. Gdzie teraz? Naprawdę zabawny jest ciebie facet Carter. Wprost umieram ze śmiechu. Ostatnia wieża jest na północny wschód od ciebie. Rusz się, rozstawiają patrole w twojej okolicy. O! Nie rusza się! O! O kurde, ślinę źle połknąłem. O kurde. Tam jest trzecia wieża. Może się tam dostanę. Wiecie co, spróbuję. Inaczej nie nazywam się Jack Carver.
Chcesz spróbować? Widzę cię! Nie ruszaj się! Dobra, trzeba teraz podejść do tej lotni w taki trochę inny sposób. Dobra. Jesteśmy gotowi? Może zaczynać? Lecimy! Może mi się uda tam na samą górę dostać. Fajnie by było. Nie pogardzę tym. Aczkolwiek rozumiem, jak mi się nawet nie uda. No to wtedy będą Szwedy. Coś mi się nie udało. Niestety, myślałem, że się uda, ale myliłem się. I to bardzo. Ale odejdę ich od dupy strony. Zawsze są jakieś plusy. Oh shit. Może w złym... Aaaa! To był jednak zły pomysł. No bo tu już jest ostatnia ten... Dobra, poświęcę się. Wiem, co źle zrobiłem. I wiem, jakie są tego konsekwencje. Yeah, motherfucker!
Próba trzecia, milordzie. O kurde, już prawie 3 godziny nagrywam sesję. To jest bardzo zły znak, moi drodzy. Nie no, bardzo dobry znak, bo przynajmniej będę miał więcej gry zaliczonej. I dla niektórych w końcu się skończy ten let's play, bo ja wiem, że niektórzy nie lubią tej gry. Far Cry to spoko gra moim zdaniem, ale nie będę zmuszał nikogo do lubienia tej gry. Dobra. Sygnał padł, czyli oznacza to, że zginął ten jego mość. A może gdy przyjedzie tutaj wóz, to wtedy... Ej. A gdyby tak tego... Hej, wiecie co? Postarałem się popłynąć motorówką, bo why not? Płyniemy sobie z rogowaciałą motorówą. Oj, patrzcie, kogo my tam mamy! Jak widzicie, trochę inną taktykę teraz obrałem. Ale czekam tutaj specjalnie na ten łazik albo wóz, żeby go, wiecie, tak trochę naruszyć. Go trochę sparaliżować, ten samochód. O Jezus Mary, ale kark mnie boli. Mój kark powinien przejść przez jakieś, kurde, nie wiem, masaże, leczenie czy cokolwiek. Cholera jasna. O wilku mowa. Dziękuję. Byliście państwo bardzo mi mili. Niestety stało się, co się stało. I wóz sobie tutaj zostawię. Tak na wszelki wypadek. A teraz pozwólcie, proszę państwa, że zabiorę się za tego zioma tam zwierzy, bo mi trochę przeszkadza. A pamiętam, że to był właśnie ten ziomek z wyrzutnią rakiet, no właśnie. Teraz trzeba będzie zabrać się za tamtego gościa z moździerzem i kolejnego z tym. Potrzebujemy wsparcia! Już! Kot czerwony! Dobra. Potrzebujemy wsparcia! Już! Potrzebujemy wsparcia! Już! Moim zdaniem to całkiem miły przydział. Siedzimy kot na plaży, czerwony. Nie musimy robić... Kot!
Dobra, jedziemy do tego, do pojazdu terenowego i lecimy ich tam wszystkich pozdejmować. Bo tutaj się zaczyna niezła imba robić. A to mi się już zaczyna powoli nie podobać. Bo ja wiem, że to będzie droga do tego, że ja zaraz wlecę tam i zginę. Dlatego ja pojadę sobie pojazdem. Mnie nic nie zatrzyma. Czy jeszcze któryś chce? Dobra, tu chyba są wszyscy już. I tam jest wieża ostatnia, jak widzicie. Tam mam zamiar się udać. O dziwo, nie potrzebuję żadnej apteczki. Co jest wielkim wyczynem? Nie powiem, że nie. Ponadto trzeba eksplorować to miejsce. Dobra. Dobrze. Teraz jestem, kurde, na bagietę przygotowany. Lecimy dalej. Koleś z bazuką mnie nie interesuje pod żadnym pozorem. Czy tym pojazdem mogę się poruszyć? Mogę pojechać. Może pojedziemy ciężarówką. Why not? Jest cała. Ale to już mi się zaczęło nie podobać, proszę państwa. Dobra, i ja chcę iść jeszcze po ten, po amunicję do snajperki, bo ja wiem, że ten koleś tutaj miał. I on na pewno ma, bo kurde się przyda, nie? Przyda się, nie powiem, że nie. Wiecie, co jest przerażające, że tam nikogo nie ma. Dobra, mam teraz pretekst, by wracać do obozu po apteczkę. Ponieważ Jack to jest ułom i nie umie skakać. Dziękuję za uwagę. Więc już nie mogę mieć więcej ammo, szkoda. O, jak widzicie, nie musiałem iść do tamtego hangaru, wystarczy, że wbiję sobie tutaj. Poczekam teraz na to, aż mi się bieg naładuje, a w międzyczasie... myślę, że przejdę sobie do pytanek od Mateo Gaming. Zarobisty odcinek, Pomidor. Fikoły triggerów są epickie, po prostu miód dla oczu. Oto moje kolejne pytanka. Czy będziesz... czy nagrasz kiedyś dowolną część serii Assassin's Creed? Kiedy nagrasz Need for Speed Carbon? Z jakiej gry będzie następny stream? Czy planujesz w przyszłości zająć się ze serią Medal of Honor na kanale? Dziękuję, Mateo, za pytanka. Bo tutaj tylko już dopisałeś, że fajnie sobie obejrzeć u ciebie Far Cry'a w środku nocy. O! Powiem ci szczerze, że co do Far Cry'a, przede wszystkim polecam każdemu też sobie zagrać w tą grę w środku nocy albo coś, bo też są niebywałe klimaty i również niebywałe, wiecie, no... można się tak w tę grę wkręcić, że to jest po prostu szok. Dobra, my sobie wymienimy ten pojazd, bo on mi się już na nic nie przyda. I zaraz przyjdę do twoich pytanek, Mateo. Tylko wejdę tam do góry, a raczej wjadę. Thank you.
Skończyliśmy z tym? Poczekaj chwilę. Dziwne, ale sygnał wciąż jest zagłuszany. Crow musi mieć gdzieś zapasowy nadajnik. Czekaj. Namierzam. Jest na zachód od ciebie. Zamontowali przenośne urządzenie na frachtowcu. Odnosząc się teraz do pytanek Mateo Gaming. Więc tak, czy nagram Medal of Honor? Czy planuję ograć... Co ty tam, Mateo, napisać? Wybacz, że ja mam taką krótką pamięć. Czy nagram serię Assassin's Creed? Need for Speed Carbon? Czy z czego planuję najbliższy stream? Tak, więc tak. Jeśli chodzi o serię Medal of Honor, mam w planach nagrać PlayStation 1 wersję. Tak więc być może zrobię to jako jakaś tam seria. Nie wiem, czy będę to podpinał jako zagrajmy wy, czy po prostu taka seria na zasadzie, nie wiem, pograjmy z pomidorem wy. Na przykład, czyli taka luźnie poboczna seria, nieobowiązkowa i tak dalej. Co do Need for Speed Carbona, będzie kiedy będzie. Jeszcze nie obiecuję teraz w tym momencie, że będzie jutro albo zaraz. Po prostu będzie kiedy będzie. Jeśli chodzi natomiast odnośnie Assassin's Creed, no to zobaczymy. Zrobię głosowanko. A z czego będzie najbliższy stream, tego nie wiem akurat, Mateo. Ponieważ ja ogólnie, jeżeli chodzi o to, to ja staram się dobierać gry na takie, jakie mam ochotę. Więc powiem ci szczerze, że z tym to jest u mnie bardzo ciężko, bo to jest tylko kwestia taka sporna, mogę tylko powiedzieć. Dobra, no i to tyle, no w sumie powiem ci szczerze, nie wiem jak mam ci odpowiedzieć na te pytania, ponieważ nie chodzi o to, że są one jakieś skomplikowane, tylko chodzi o to, że ja sam nie wiem jakby za co mam się zabrać tak naprawdę, bo z jednej strony zależy to ode mnie, ale z drugiej strony to też zależy od tego, czy ja mam ochotę na dany tytuł, bo ja mogę w każdej chwili na przykład odpalić takiego, nie wiem, Raymana, mogę odpalić na przykład Dark Soulsa, nie wiem, Darksidersa. I wyjdzie na jedno i to samo, no, tak więc wiesz. I tu mi ciągle pokazuje, że jakiś koleś jest tam w środku, ale ja go kurde za cholerę. Jest silnie strzeżone, ale powinienem sobie poradzić. To jest najgorsze, że ja tego za cholerę nie widzę. Dobra, wiem jak podpłynąć i mam już nawet plan. Plan B, tak zwany, wiecie, wykonawca takiej muzyki. Wiecie, polski. Że wezmę tą łódkę i podpłynę tam i wejdę za pomocą tych siatek. Bo nie ma innego właściwie wejścia na ten statek, tak by the way. Oj, proszę bardzo, mamy siatki. Sekund. Muszę stąd spieprzać. Może na dziobie statku będzie bezpiecznie. No dobra, i teraz posłuchajcie tego, co tu będzie się działo. Jesteście na to przygotowani? Bo ja tak. Zrobiłem swoje. Zanieś nas stąd. Ktoś nadlatuje. Sygnał zidentyfikowany. To Crow. Poczekaj. Zdejmę go. Dokładnie. Z Crowem będziemy walczyć, moi drodzy. Hehe.
To dawaj. Ja też zakończę twoją małą przygodę. Generalnie walka z tym bossem będzie taka, że będziemy musieli go w taki sposób naparzać. No nic innego nie zdziałamy. Tylko jest jeden mały haczyk. Jak widzicie, poziom wody się zaczyna podnosić. No dobra, moi drodzy, jest to kolejna próba. Nie wiem, co ja szczerze mogę wyrzucić, bo chciałbym to wyrzutnie rakiet, ale potem wziąć z powrotem swoją broń. A gdyby tak... Ej! A gdyby tak podejść tutaj, wyrzucić broń tutaj, załóżmy, i potem jakby ten... To nie jest głupie. Wrzucę tutaj tą broń. Mam nadzieję, że ona mi do tego czasu nie zniknie. I ja wezmę wyrzutnię rakiet. I wtedy jest szansa, że pokonamy Crowa. Ależ ja jestem genialny. 4 pociski. Dobra. I jeszcze raz zaczynamy. Dobra. Spierdzielamy. Molec już. O kurde, ale jadka będzie, nie ma co. Dobra, oberwał. Czy jest większa szansa, że szybciej zginie? O to chodzi. Teraz kontrol. O lol, wam się scena przez chwilę zmieniła. No nieźle. Bo ja bym to chciał jakoś przeżyć i dostać się do góry. Ej, on się pali. Wyskoczył. Płynie na pal-
Alfa Gao. Na co czekasz? Rozwal go. Najpierw zabieram ciebie, Jack. On jest już karmą dla rekinów. Wybacz, Jack, ale potrzebujemy ważnych informacji z PDA, które miał przy sobie mój kolega dr Andersen. Na szczęście wiem, gdzie zginął. Poprowadzę cię do miejsca, gdzie zgłoszono jego zaginięcie i pomogę ci znaleźć je, używając systemu śledzącego. Potem chcę, byś przesłał zawartość moim współpracownikom. Powiem ci, kiedy i jak to zrobić, gdy już będziesz miał... No i proszę bardzo. Po drugim razie się udało. Jezus Maria. Ale dobra. Misja numer 15, czyli katakumby, zostawimy sobie na następny raz. Teraz myślę, że będę robił po dwie misje na jeden odcinek, czyli po prostu katakumby i rzeka to będzie 15-16, potem 17-18 i 19-20. Czyli generalnie już zostało nam 5 misji do końca gry. Tak więc mam nadzieję, że wam się ta sesja podobała, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę let's play i że jestem informatywny. Dziękuję za oglądanie, no i mam nadzieję, że się tak trochę bardziej postaracie do widzów na muszce, bo póki co na razie jest jeden komentarz, aczkolwiek mam nadzieję, że uda wam się jeszcze więcej popisać i tak dalej, i tak dalej. Tak więc trzymajcie się, cześć, do następnego razu.